Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Odlecieć sam w krainę zapomnienia. Myśli w głowie mam, kiedy kończy się ten stan. Nie będę wtedy sam, bo leci biały węgorz. Gram, wiem, że ma grał to zapis. Ja się wczoraj nie urodziłem, przepraszam bardzo. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem MaroCobraG i zapraszam Was do kolejnego materiału lub kto woli na kolejnej transmisji z gry Resident Evil Village. Gramy na najcięższym poziomie trudności, czyli Wioska Cieni, Shadow of Village i to jest pierwsze przejście gry NG, żadne NG+, żadnych dokokszonych broni, żadnej nielimitowanej amunicji. Słuchajcie, utknęliśmy na trzecim lordzie, nie pamiętam jak on się zwie, ale to jest taki dosyć zmutowany ropuch, który sprawia bardzo, ale to bardzo dużo mi problemów. Męczyłem go już 4 godziny, na razie bez rezultatu. Niby mam jakąś taktykę na niego, ale nie wiem czy taktyka się zda. Zobaczymy. No, wczytam sobie. Zbiornik wodny, stróżówka. Znajdź drogę na zewnątrz. Dobrze. Ogarniemy. Mam nadzieję, że ogarniemy. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Ciężki boss, słuchajcie. Ciężki boss, znaczy poziom trudności jest tak naprawdę straszny. Moreau, tak się nazywa ten typ. Poziom trudności jest ciężki, bo bardzo dużo amunicji trzeba wbić przeciwnikowi, nie? Strasznie, jak widziałem różnicę pomiędzy Hardcorem a Shadow of Village, no nie ma porównania, słuchajcie. Nie ma porównania. Wituś! Siemano Witoldzie, witam serdecznie i o zdrowie pytam. Jak tam samopoczucie? Wariacie. Ja tu tylko sprzątam, Wituś. Ja tu tylko sprzątam, ale nie, no gra jest zajebista, powiem szczerze. Tak gra mi się podoba, że... Być głodnym znaczy żyć. Maksymalnie zdrowie zostaje w małym stopniu zwiększone. Maksymalne zdrowie zostanie w małym stopniu. Może weźmy sobie ulepszmy. Troszkę życia. Ulepszymy sobie, słuchajcie, trochę życia. Może jakoś ogarniemy dzisiaj trzeciego lorda. Moreau, czy jak on się tam nazywa? Ryba w ziołach. No i jest. Powiem wam szczerze, że po tym hardkorze, jaki mi zaoferował ten boss, trzeba porządnie zjeść, a może go pokonamy. Jedziemy. Uwielbiam ten dźwięk jedzenia. Maksymalne zdrowie zostało w małym stopniu trwale zwiększone. Ja tak samo, przyjacielu drogi. Wituś, dobrze w domu oglądam mojego ulubionego streamera. Mówisz? Bardzo mi miło, Wituś, ale ty też jesteś moim ulubionym streamerem. Ty też jesteś, Wituś, moim ulubionym streamerem, żeby nie było. Jednym z moich bardziej ulubionych nawet, bym powiedział, Wituś. O, i Martin. A, witam, brachola, wariacie. Jedziemy z tym ropuchem. Witam serdecznie, jest Dareczek. Dareczku, witam, Martinie, tak samo. Witam serdecznie. Witam i o zdrowie was pytam. Błyskowo-hukowe, nie chcę pocisków błyskowo-hukowych. Czy jestem w stanie coś tutaj sobie kupić, żeby pomóc sobie w walce z tym typem? Chyba nie bardzo. Możemy sobie troszkę do shotguna, ale nie wiem czy to się... Może kupimy sobie z 20 pocisków, albo nie, 15 mogę tylko. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Niech będzie. Kupimy sobie trochę pocisków. Może apteczkę też sobie kupimy. I dobra, jedziemy. Powitadet. Witam, Dareczku. Witam. Witam i o zdrowie pytam. Co tam u ciebie słychać? Lecimy z tym koksem. Part 2, dokładnie. Lecimy z tym koksem. Part 2, dobrze powiedziane. Dobrze powiedziane. Co tam słychać, panowie, u was? Jak tam? Jak tam samopoczucie? O, Wegisan, witam. Siema, jechanka z kim? No, walczymy z bossem, z trzecim lordem, który jest hardkorowy. Naprawdę już 4 godziny poświęciłem temu bossowi i nadal jest on, słuchaj, niepokonany. Dlatego jedziemy właśnie z tym gnojkiem. Witam cię serdecznie, przyjacielu. Jak tam samopoczucie? Witam i o zdrowie pytam. Martin, z taką ekipą to nic, tylko śmigać z tym koksikiem. Dokładnie, zajebista ekipa na streamie, jak tu Martin mówi. Także nic, tylko jedziemy. Nic, tylko jedziemy, dokładnie. Święte słowa. Święte słowa, Martinie. I Darek, tylko jedno w głowie. Mam śmierci żabola. Dokładnie. Nie rymuje się, ale to jest jak najbardziej ideolo nasza idea dzisiejszego streamu. Nawet nasz główny cel. Czekajcie, gdzie to się szło? Jak mówisz, Dareczku? Tylko jedno w głowie mam. Ropucha śmierć. Dokładnie. O, Rafik, witam. Przepraszam cię, Rafik, że nie było o 8, ale ja wstałem jakieś 40 minut temu. 40 minut temu wstałem dopiero. Bo szybko prysznic wziąłem, słuchaj, i zastreamowanie, także... Przepraszam cię, że nie było o 8. Darek, rozjebać go za pierwszym dzisiaj razem. Nie damy rady za pierwszym. Nie damy rady. Mam pewną strategię na niego. Widziałem w internetach, ale to jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, ale jak zobaczyłem, ile mu trzeba amunicji strzelić... Słuchajcie, jest przepaść. Jest przepaść pomiędzy hardcorem, poziomem trudności, a Shadow of Village. Straszna. Jemu trzeba tonę amunicji. Ja nie wiem, czy my w ogóle mamy tyle amunicji, żeby mu zagrozić, nie? Temu bossowi. Strasznie dużo, jak tak widziałem, jak ludzie... Ile ludzie muszą amunicji mu wpakowywać. Z gąbka na pociski, nie? Gąbka na pociski. Dobra, tu mamy ten magazynek, który się przyda do pistoletu. Później go połączymy, żeby mieć dodatkowe ammo. Cześć! Właśnie obejrzałem na szybko skrót poprzednich walk. Golum walka, dokładnie. Dokładnie, ale jest on, słuchajcie, jest do pokonania. Ja widziałem na streamach zagranicznych, ludzie dają mu radę. I też nie mają, słuchajcie, ulepszonych amunicji, znaczy ulepszonych jakichś tam magnum, nielimitowanych amunicji, tylko z tego co widziałem mają troszkę więcej amunicji, ale dają radę. Jest boss do ogarnięcia, tylko że to jest bardzo ciężkie, bo on jest naprawdę, słuchajcie, gąbką na kulę. Gąbką na kulę jest, także naprawdę trzeba w ten słaby punkt walić i nie tak, że zadawać mu obrażenia w jakieś tam czerwone elementy, jakieś tam te jego oczy, czy to tam jest, wypukliny na plecach, to nie ma co. Tylko celne trafianie w słaby punkt wroga. To jest nasz cel, taki kierunek do sukcesu, żeby bossa pokonać, bo tak to nie ma najmniejszych szans w walce, żeby go tutaj ogarnąć, nie? Witek, czy my nadal walczymy z tym samym bossem? No niestety, Shadow of Village to jest miażdży. To jest jeden z najcięższych trybów chyba, jaki miałem do czynienia w grach. Ale nie najcięższy. To jest akurat pocieszenie, Wituś. Tu nie chodzi o wygraną, tylko o walkę. Dokładnie, Darecznym. Dobra, jedziemy go. Słuchajcie, jedziemy go. Dobra. No, pozbierajmy amunicję. Dobra. Przeładuj snajperkę. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. No, dobrze zaczynam. Dobrze zaczynam, powiem wam. Nie no, nie ma sensu, kurczę, uciekać przed nim, tylko walić, a później tam przy okazji będziemy zbierać amunicję. Bo jak nas żygnie, to już po nas. Ja nienawidzę takiej duchoty. Ja nie mam, słuchajcie. Ja nie mam po prostu... Zdrowia życzę, Xantu. Dziękuję. Dziękuję, przyjacielu. No, Jakoś mi ostatnio... Z tym zdrowiem... Trochę podpadłem. padłem, tak? Tak się mówi. Ale może nie będzie tragedii. Zobaczymy. Dzięki, Xantu, jeszcze raz. Ach, tu mi piznął już. Ach, za późno. Nie patrzyłem, że nie mam amunicji w komorze. Nie widziałem, że nie mam amunicji w komorze. Dobra, przeładuj. Dobra, weźmy sobie trochę amunicji stąd. Dobra, przeładuj. Dobra, idzie na ten, idzie na dach. Przoduj giwery. Granatnik, dawaj. Yeah, pistolet, ładuj. Dobra, może to jakoś ogarniemy. Nie wiem, czy widzicie, co ja robię teraz. Trzeba zmusić gnoja do tego, żeby spamował tylko jednym atakiem. I wtedy jest jakaś szansa na to, że możemy tą walkę jeszcze wygrać. Zobaczymy. Ale boss jest do ogarnięcia, także to się nie ma co przejmować. Już czytam, co piszecie. Martin, ja nie widzę takiej duchoty. No ja wiem. No ale co, no niektórzy ludzie stęsknieni trochę za temperaturami, powiem wam. To tak trochę nawet cieszą się tą temperaturą, ale wiadomo, że co, wiesz, temperatura fajnie, ciepło, ale no nie ma co przesadzać, nie? Także jak jest duchota, to też jest źle, nie? Ale to wiadomo, nie każdy lubi. Ja na przykład, jak mówię, ja po tej operacji, słuchajcie, to mi jest, ja bym powiedział, że mi jest nawet zimno. Nie wiem, co się z tym organizmem moim stało, że nie odczuwam tego gorąca. Dzisiaj było chyba 27 stopni. Nie czuję, ja nie czuję tej duchoty. Nie wiem, coś się po prostu poprzestawiało mi po tej operacji. Tam nie będzie cała noc, jak ty niedawno pewnie, bracie, wstałeś. Nie będzie ci się chciało spać w nocy. No może tak, no przy takiej zajebistej grze, Martin. Ej, naprawdę, ta gra jest świetna. Ta gra jest po prostu świetna, ona mi się tak podoba. Także no mogę zerwać kolejną noc, no zobaczymy. No ale wolałbym nie, Martinie, wolałbym nie. Wstanę rano, a ty będziesz napieprzał. I Wegisan, dawaj tego zmutowanego kleszcza. Dobra, bierzemy go, pionak, Wegisan i jedziemy, gnoja. I pani Szerek, jak ci idzie? Ja dopiero zacząłem, przyjacielu. Mam pewną taktykę, pani Szerku, mam pewną taktykę, ale na razie muszę się nauczyć i wdrażać ją w życie. Ale spokojnie, plan tutaj jest w główce, mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy. Dopiero zaczął, dokładnie, pierwsze podejścia. Złożę sobie minę. Ja nikogo nie uciszam, Justyś. Maro jest zombie, dokładnie. Maro jest zombie. Dokładnie. Maro jest zombie. Coś tym jest. I panisze, ja to i tak na chwilę zjem i idę biegać 2 dni bez wioski, skill, to pizda pewnie. No, dokładnie. Musisz mieć formę. Musisz mieć formę. Tylko jedno w głowie mam, koksu pięgam. Dobra, to weźmy sobie, przygotujmy amunicję do shotguna. Ach, nie fajnie, dobrze. Ajaj, no tutaj zaczynam. Trochę lamić. Apteczek nie mogę wytworzyć. Popsuł bossa. Ja popsułem bossa? Nie, no co ty. On jeszcze jest on jeszcze za dużo, za mocno mnie klepie, powiem szczerze. Tego nie wygramy, ale strategia, jak mówię, ja jakoś mam. Nie popsuł, tylko ładnie no dokładnie, strategia jest, tylko trzeba po prostu to ogarnąć. To jest jedyna strategia, jaką widziałem, jaką jeszcze mogę ogarnąć. Poza tym jestem za głupi na tą grę. Powiem wam szczerze. Popsuł bossa. Już. Lol, on się zbugował? Nie, nie, tylko trzeba go trochę trzymać w odpowiedni... Trzeba odpowiednie ruchy robić Xantu, żeby wymusić na niego pewną animację. I mi się wydaje, że na tym poziomie trudności to jedyny tutaj deal, znaczy jedna strategia, aczkolwiek może mi braknąć ammo, ale będziemy najwyżej kombinować. Może miny później, będę próbował go wymijać, czy tam miny będę mu ustawiał, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, może go jakoś pokonamy pewną strategią. Ten boss żyga częściej niż ja na jakimś biglu. No, on z tym żyganiem to jest dobry, powiem ci, Dareczku. Także wiecie. A, wiedziałem, że za blisko, nie? Dobra, już nie mam apteczek. Także chwilowo dałem dupy. Ale może się jakoś ogarnie. Zobaczymy. Na razie muszę spadać stąd. Wiecie co, może go powstrzymam miną. Ach, dobra. Wiedziałem, że tu zginę. Nie, za dużo mnie, słuchajcie, za dużo mnie piznął. Ja muszę jeszcze poćwiczyć tą strategię, bo jeszcze z tego, co widzę, nie mam jeszcze takiej, wiecie, wyćwiczonej odległości. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, za dużo mi tutaj klepną w plecy. Jednak. Ale mi się wydaje, że jak wyćwiczymy tą odległość w czasie tej zbliżania się, oddalania i zmusimy na nim cały czas to atakowanie jednym i tym samym ciosem, to mi się wydaje, że walka jest do ugrania. Jest do ugrania, panowie i panie. Zapierdalaj, Maro! Tak jest, Wituś! Mówisz, masz! Mówisz, masz! Mówisz, masz, przyjacielu drogi! Zapierdalaj, zapierdalaj! Tylko boss, tylko byś spał. No, dobrze, dobrze. Darek, budzik na 8 rano, zobaczymy, czy nie zasnę znów na streamie. Nie zaśniesz, Wituś, nie zaśniesz. Bo pewien Olsenowej, że masz narkolepsję. Tak, dokładnie. Dokładnie, dobra, jedziemy. Jedziemy typa. No, na razie podbieram sobie amunicję. Bo ustawiam miny. Nie, nie poustawiam min. Dobra. Ładuj. Dobra, czas go jechać teraz. O, tu mi nie wyszło. Dobra, on idzie na ten, na dach. My się musimy gdzieś schować, tutaj się schowamy. Dobra. Ładuj tego, granatnik. Shotguna też przoduj. El Pompeo. Snajperkę też ładuj. Dobra. My ustawiamy sobie miny. Dobra. A dobra, to akurat zjebałem. Dobra, idzie napompowany, ok. Przeładuj. Dobra. Dobra. A nie trafiam tutaj teraz ze snajpy. Teraz trafiam. Na dach. Dobra. Okej, teraz Maro, zastanów się, co by tutaj najlepiej powytwarzać. Apteczka na cholerę mi, najlepiej... Minę też nie wolałbym, nie. Amunicję do shotguna. Najlepiej. W maksymalnych ilościach. Można by było dynamit też ogarnąć. I amunicja do pistoletu. Dobra, i z tymi zasobami musimy sobie jakoś poradzić z typem, nie? Musimy sobie jakoś z typem poradzić. Nabór muszył się. Kurwa, no teraz mi nie idzie. Kurwa, no trzecia apteczka, nie? Co się ze mną? Co się kurwa z tobą, Marek, stało? O, shit happens. Kurwa, no nie mam amunicji, nie? No i dupa. Nożem chyba go będziemy robić teraz. No bo co innego? Nożem go robimy. Może kiedyś padnie. Innego pomysłu, słuchajcie, nie mam. Kiedyś może padnie. Nie mam amunicji. Cholera jasna, na to się jeszcze nie... Tego to jeszcze chyba nie było, żebym kurwa nożem go jebał na tym trybie. No nie mam amunicji, to ci poradzę, no kurwa. Z nieba amunicja nie spadła niestety. A mogłaby się przydać. Jak pieniądze z nieba. Niektórym spada. Z nieba spadają pieniądze, jakoś żyją. Wyzwanie tylko z nożem. Tak się robi wyzwania tylko z nożem, a nie jakieś kurwa miecze, scyzoryki kurwa na NG+. Uczta się. Uczta się od mistrzów. Nie, nie róbcie tego w domu, żartowałem. Nie róbcie tego w domu, bo stresowa niezła. A i tak chyba chuja mu robię tym nożem, szczerze powiedziawszy. Ciężki temat tym nożem, powiem szczerze. Ciężki temat tym nożem. No może, słuchajcie, może kiedyś padnie. Justyś, pytonga mu obetnij. Tylko ja nie wiem, gdzie on go ma. Miny to zły pomysł, ale ja nie mam min. Xantu, miny to dobry pomysł, ale ja nie mam w ogóle min. Nie mam nic w ekwipunku, totalnie. Nie mam totalnie nic w ekwipunku już. Okro w butach już na chłopi, jeszcze nożem na masła go musi zabite. No i daj spokój, no i nie mam amunicji, nie? No nie mam, no chciałbym coś więcej amunicji, chociażby u tego sklepikarza coś kupić, ale on ma skurwysyn ograniczoną ilość tych amunicji, nie? To jest dramat. To jest dramat, co tu się dzieje w tej grze. Jedziemy, tylko gdzie, bo już bym się zagadał. Czekaj, gdzie ja mam? Czekaj. Dobra. Jedziemy go! No już, chodź tu. Chodź tu. Powiem wam szczerze, że teraz powiedzenie weszło jak w masło nabiera nowego znaczenia. Tak samo jak speedrun, tylko z nożem, nie? Jak speedrun, tylko z nożem. Jest, ty skurwysynu! Tak jest! Szryj to! Ty kurwiu, na ropę! A żebyś zdech! Precz z komuną! A żebyś zdech! Ty kurcze robia... Tak jest! Ty żabia... Brzydka kurwio! Tak to się robi! Tak to się robi wyzwania tylko z nożem! Żadnej amunicji nie mam! Ani jednego pocisku! Nic, kompletnie! Hahaha! Kurwa! Jezus kochany! Daj to spokój! Nie mam nic amunicji. O, nożykiem go pojechałem. Nożykiem. Nożykiem do masła. Dziękuję, dziękuję. Xantu, Wituś, Harluś, Dareczku, Rafik. Ojej, Woz is the God Gamer. Witusia trzeba słuchać. Wituś zawsze, ciebie zawsze. Ciebie, przyjacielu drogi, zawsze. Tylko z nożem. Ale nie spodziewałem się. Jak mi dzisiaj powiedziałeś na transmisji, słuchajcie, że ty nożem go pokonałeś, to ja sobie nie... Ja bym sobie nie wyobrażał, że ja będę go nożem jechał. Że ja go nożem pokonam, nie? Że ja go nożem, tępym nożem do masła, nie? Że ja go pokonam. Jesus Christ. To się w ogóle w głowie nie mieści, nie? To się po prostu w głowie nie mieści. Po kilkugodzinnej dawce ropuchy można twoją kierowniczkę przypadnie ci do gustu. Nie, powiem szczerze, że to była rodzina z moją kierowniczką, dlatego Aniu taką nienawiść pałałem do tego stwora. No bo jak wchodziłem, słuchaj, jak wchodziłem do biura, za każdym razem jak widziałem ten kierowniczy tępy ryj, to widziałem na jej mordzie właśnie to coś tutaj, co walczyliśmy z nim, nie? To się jakoś, nie wiem, zmaterializowało czy coś. Jakieś zjawisko takie, to chyba tulpa się nazywa, mnisi z Tybetu tak mówią. No i to się, ta kierowniczka się jakoś zmaterializowała i tutaj walczyłem z nią, nie? Tak, no przez to, że mnie wyjebała z roboty, nie? I dlatego musiałem z nią tutaj walczyć w grze. Nie no, pierdolę głupoty, ale to z radości. To z radości, że udało się pokonać gościa, nie? Ropucha nożem, nie? Nożem pokonałem ropucha, no po prostu to jest coś niesamowitego. Nie mam amunicji, ale szczylą z palca. Jezus, udało się, słuchajcie, udało się. Co to za boss jest, kurczę. Do takiej sieroty kos, gdzie walczyliśmy 72 godziny. Proszę ja was. Gdzie tam? Gdzie tam wyzwanie? Gdzie tam wyzwanie? Darek, tylko jedno w głowie mam. Tak, koksu 5 gram, Darek. Polska górą. Dokładnie. Słuchajcie, i dzisiaj jak kończyłem transmisję, Dareczku, słuchajcie, jak dzisiaj kończyłem transmisję o godzinie 14, tą najdłuższą w historii, 16 godzin, to mówiłem, kurwa, dzisiaj mi ropuch wpierdolił, jest 20, chyba 30 do 1 dla ropucha, nie? Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. I ktoś tu mówił, ktoś tu chyba wtedy pisał, Martin czy Witek, to jest gra do upadłego, albo Maro padnie, albo padnie ropuch, nie? A ja mówię, że ja się poddaję, ale to jeszcze nie, jeszcze dzisiaj go pokonamy, nie? Cyk, udało się. I to w jakimś stylu, jeszcze z nożem, nie? Jeszcze z nożem. I teraz dead od prostego moda. Nie, już się gra zapisała. Xantu, gra się już zapisała, także mamy to. Mamy to, słuchajcie, i koniec. Koniec tej zabawy z ropuchami, precz z komuną. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz premierowy materiał z gry Resident Evil Village po polsku i na najcięższym poziomie trudności, czyli Wioska Cieni, Shadow of Village, czy Village of Shadow na pierwszym przejściu. Mam nadzieję, że materiał i seria będzie wam się podobała. Zapraszam do kolejnych hardcore odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego i cześć!